Cześć, witajcie na kanale Razer w nowym odcinku Jurassic World Evolution 2. Przechodzimy do chyba ostatniej misji w kampanii, tym razem Kalifornia i prawdopodobnie jakieś wodniaki. Over 1000 square miles in size. It is home to one of the oldest plant species on earth, the giant sequoias, which have been growing in this part of California for over 16 million years. That could be our connection. And what's drawing the dinosaurs here? The sequoias are familiar, part of their genetic memory. Then this land could be a perfect fit for the dinosaurs. No nie wiem, czy tutaj jednak będziemy rozmawiać coś o wodnych dinozaurach. Zobaczymy. Widzę, że tu musimy zobaczyć od początku w ogóle. That's a saying, by the way. There's no horse and no barn. What Owen means is that things are already in motion. We have dinosaurs that we'll need to capture, and facilities that need to be built. But not actual barns. Barns, no. Expedition center, a paleomedical facility, and a response facility, yes. Those should give us a solid foundation. O, słuchajcie, teraz jakiś dostaliśmy naprawdę duży park, więc... Tak mi się przynajmniej wydaje. Szkoda, że tych kontur nie widać. Czekajcie, włącz, przyciąganie kątowe, obróć... No właśnie, szkoda, że nie ma, wiecie, pokazanego po prostu wszystkiego, prawda? Całej tej krawędzi od razu, żebym ja widział, jak ja mam budować to. No ale dobra, zaczniemy sobie gdzieś tu na uboczu. Dobra, placówka do... Centrum ekspedycyjne i centrum reagowania. Centrum ekspedycyjne. Musimy zrobić prąd zaraz jeszcze. I reagowania. Dobra. Wszystko tak obok siebie, żeby to było w miarę jakoś tam spójnie, powiedzmy. To możemy dać nawet gdzieś tam tutaj po prostu, żeby był większy zasięg, ale faktycznie tak, to wygląda, że tu będzie całkiem spoko. I prawdopodobnie musimy jeszcze zrobić jakiś ten punkt przybycia, tak, bo tego jeszcze też nie mamy. Nie wiem, czy tu prąd sięgnie. Ale to zaraz po prostu sprawdzimy sobie. Dobra, wszyscy jakoś tak wyjdźmy stąd. Dobra. Czegoś tu nie rozumiem, bo tu nie ma jakby... Nie pokazuje, że ścieżka jest. Zawierającą następne elementy. No wszystkie elementy tutaj mamy już zawarte. To czemu mi jakby tego nie liczy? Chyba właśnie przez te ścieżki. Aha, dobra, jest. A, bo musiał być połączone z tym punktem przybycia. In what aspect? I think my right side is a little better than my left. Owen, I'm talking about the dinosaurs. We're gonna want images of the species in Yosemite. Oh, and you're wrong about the right. Okay, I get it now. We can take one of the vehicles and go on a photo expedition. And yeah, I know. My left is better. You're still here? I'm leaving, but I haven't left. You get it? I'm doing a play out. Go. Gone. I'm gone. No dobra, musimy, widzicie, przerzucić się na Jeepa i zrobić kilka zdjęć z jakieś 8 dzikich gatunków musimy sfotografować. Ojku, niechcący, puściłem go. Jak się robi te zdjęcia? Czekajcie, zrób zdjęcie F. Mamy tu jeden gatunek, chyba. Dobra. Jeszcze tak na wszelki wypadek. Na pewno jeden? Dobra, na pewno, jedziemy dalej. Sobie elegancko chodzą, łażą. I kot też mi tu przylazł. Wyposażenie możemy... Aha, raca jeszcze jest, nie wiem, jakaś ratunkowa raca, czy o co chodzi? O, tu już jest Baryonyx chyba. Chyba nie jest dobre zdjęcie, co? Nie, czekajcie, jest premia, wysyłamy, elegancko. Policzyło nam tego Baryonyxa. Tak mi się wydaje przynajmniej.
bo mamy 2 na 8, tylko dziwne, bo ten aparat na kompasie dalej jest. No, ale trudno, jedziemy dalej, jak coś to... Coś tu będę dalej później kombinował jeszcze. It's amazing to see these animals in something so close to their natural habitat. These photographs are like we're not just capturing the dinosaurs, but a moment in time. Which, considering how they got here, coś tu jest takiego małego. I think this is as close as we'll ever get to seeing the dinosaurs the way they were 65 million years ago. Dobra, zaliczone. Jakaś taka popierdółka tam była. Już się chyba schowała. Tutaj mamy, co chyba, parazaury jakieś. Nie, to paczy. Paczy rino. Dobra, wyślij. O, tu mamy aż $400. Czy coś jeszcze tu jest? Nie, to chyba wszystko tak mniej więcej w stadzie jednym sobie biega. W swoich stadach. Tam przed nami coś jeszcze jest. Nie wiem, triceratops. Tu diplodok, czy co to? Ojejku, weź się zatrzymaj tym. Tą ciężarówką. Apatozaur. O, widzicie, im większy dinozaur, tym więcej pieniędzy za niego. Czyli rozmiar ma jakieś tam znaczenie tutaj. Tu coś na lewo było. Gdzie te lewo? Tam są triceratopsy. Triceratopsy mniejsze, więc mniej punktów. Tu przed nami jeszcze jest w końcu parazaur. Dobra. Jeszcze jakiś jeden gatunek musimy znaleźć. O ty kurde, gościu, weź się! Holy shit. O, tu z rodzinką jeszcze. To możemy też pieniądze dostać, jak zrobimy takie lepsze zdjęcie. Nie, też 100, ale niesprawiedliwe. No, ale gdzieś jeszcze tu przed nami... To one wydają te odgłosy? Myślałem, że gdzieś tu T-Rex. Właśnie, gdzie są jakieś T-Rexy? Gdzie tu jakieś są w ogóle kozaki? Same popierdółki w ogóle przez całą kampanię jak na razie. Co to się dzieje? Dobra, mamy. Quest zaliczony. Na kompasie już więcej nic nam się nie pojawia. Widzicie? The safety of the public and the dinosaurs are both at stake. I'm your man. Ale duże tutaj. And I'm your man. Te miejsce. A nie, jednak nie. Once we have them, we'll get them secured within our new facility. And I know. So be careful. Dobra, gdzie jest nasz park? Bo teraz widzicie, musimy wysłać ekspedycję. I jakieś tam różne gatunki poznajdywać. Co my tutaj możemy mieć? Jakiś kalafior. Alozaur. Herozaur. Dildozaur. Albertozaur. Dobra, Albercik. Jedziemy po Albercika. O, ten już wygląda ciekawiej. 6 punktów. Dobrze, proszę. Szkoda, że nie mogę więcej tych ekspedycji wysłać. Trodon, nie, trodony to są małe siusiaki. No nie będziemy ich robić. Czy możemy jakieś badania w takim razie? Jakaś budowla, jakieś coś, nie wiem, róbmy to. Badania wymaga działającego centrum nauki, dobra. No to musimy troszkę nam tutaj rozbudować. Czyli tak, punkt przybycia mamy. Centrum kontroli. Czy mamy taki budynek? Nie mamy takiego budynku. To budujemy. Jeden. Centrum kontroli, centrum nauki. To też nie mamy. Budujemy. Zaraz będziemy musieli tam tą zagrodę zrobić dla tego typa. Działania, reagowania mamy zespół, placówka paleomedyczna jest zbudowana, dobra.
Czyli tak, tu szybko tylko połączymy sobie ścieżki. Very Gucci, very nice. No i zrobimy pierwszy wybieg. Tylko właśnie, czekajcie, czy ja mogę jakieś nowe badania zrobić, żeby był lepszy mur, bo on wyglądał takiego bad motherfucker. No dobra, na razie zróbmy mu taki wybieg większy. Mamy tutaj... A czemu ja nie zrobię tutaj? Powiększę to zaraz, troszeczkę inaczej to zrobię jednak. Dobra. Dobra, i teraz tak. Gdzie ten dinozaur? Już chyba powinien być, czy ja mam tu za wolny timer? Dobrze. No nie wiem, to chyba jest taka wystarczająca wielkość zagrody. Tutaj puścimy... bramę. Dobra. Mamy jednego Albercika. Zrzucaj go. Robimy galerię. Mam nadzieję, że bilety są drogie. I teraz tak. Szybciutko zapauzuję. Wyślijmy tutaj Gibsona. Żeby... A nie, czekaj, nie wy, tylko kto to ma zrobić? To wy to macie zrobić. Sprawdźcie, co mu potrzeba, ok? Ja od razu szybko ekspedycję wysyłam. Kogo teraz? Dobra, mam nadzieję, że one mogą sobie razem siedzieć. Tak, rozpocznij. Muszę tych pracowników, widzicie, co za po prostu lenie. Nic jeszcze nie zrobili, a już odpoczynek. Brak centrum personelu. Co to oznacza? Czekajcie, muszę szybko. Brak centrum pracownicze, tak? To nie. Ja chyba budowałem coś takiego. To nie jest to? Nie, trochę podobne, ale to nie to. Czy to tak ma być? Dobra. Coś z tobą jest nie tak. Dobra, i o szybko karetkę potrzebujemy. Więc pewnie będzie trzeba zaraz zrobić jakieś badania. Dobra, jakieś szkolenie naukowców to mamy zrobione. Chciałem tą bramę w sumie, ale pewnie zaraz będziemy musieli jakiś lek wynaleźć. Dobra, wynajdźcie mi szybko ten lek. Rozpocznij. Dobra, rozpocznij. Mam nadzieję, że ona się nie zwolni. I teraz tak, czy ja już widzę, jaki ty masz komfort, kolego? Dobra. Dobrze. Opędzlujemy mu tutaj całe te terytorium. Nie wiem, czemu mu się nie podoba jeszcze. Widzę, że musimy mu dać trochę skał. Może za dużo drzew jest. Ej, kurde, co jest? Jaki fiut w ogóle, nie? No i jak ja mam go teraz wypuścić? Jeszcze trzy na dodatek. Dajcie mi 2 minuty, ja muszę powiększyć tą zagrodę, albo zrobić nową, jak myślicie, powiększyć czy nową zrobić? Tak, tutaj cyk. Tu. Tu napraw. Holy shit.
I co tam z nim jest? Powiedzcie, co mu tutaj dolega? Duże obrażenia. Aha, okej, dobra, musimy go tutaj, widzicie, dostarczyć do tej placówki naszej medycznej. Czy ja to mogę zrobić w ten sposób? Tak, okej. I jakiegoś medyka, tylko on ma 3 na 6 i musimy wysłać... w ten sposób, dobra. Szybko robimy zagrodę nową. Mam nadzieję, że tej nie będę musiał powiększać, bo jednak chciałbym zrobić je obok siebie. Fajnie, jakby można było jakoś tam sprawdzić, może jest taka możliwość sprawdzenia, wiecie, czy zanim się wrzuci te dinozaury razem do jednej klatki, czy one się tam dogadają jakoś. A tak w sumie to ja nie wiem, czy mam taką możliwość. Dobra, czyli tak. Wy go łapiecie, wy go wrzucacie. Co z tą bramą? Czemu wy jej nie naprawiliście? Czemu ja nie mogę im dać zadania, bo nie rozumiem. Oj, niechcący kliknąłem te 2 minuty. Kurczę, no. Brak pieniędzy. Mamy, jestem na minusie? I co, i oni nie chcą pracować, czy o co to chodzi? Nie, nie, nie stać mnie na paliwo dla nich, ich za. Okej, no tak, no nikt nie chce płacić za oglądanie dinozaura, którego nie ma. I co mi da to, że ja go tam wrzucę? Wrzucę go szybko tu na koniec, jak jest brama. Jak jest nienaprawiona brama, tak, i on może wyjść w każdej chwili, to nikt go tam nie będzie mógł oglądać, prawda? Kurde, what the hell? Tu paliwo też nie ma. Nie, no dobra, to chyba będę musiał od nowa zacząć. A mogę sam naprawić tą bramę? Czy ja mogę to jakoś naprawić? Napraw. To kosztuje 1,52 dolara. A mnie nie stać. Masakra. Nie ma prądu nigdzie. Muszę coś wyburzyć, tylko nie wiem co. Za dużą tą zagrodę zrobiłem. Będę musiał zacząć od nowa. Udało się zrobić nowy park, tym razem już mam nawet zysk jakiś. Pierwsze dinozaury są w środku. Gdzieś one się tu schowały, czekajcie, zaraz znajdziemy je. Jest też nowa ekspedycja. Jest też nowa ekspedycja, która za chwilkę tutaj do nas dotrze. Będziemy mieli nowe gatunki. Tu musimy jeszcze, widzicie, dużo zwiększyć tych naszych aktywów, żebyśmy zaliczyli tą misję. Zobaczymy, co będzie później. No a te metrikantozaury sobie tutaj chodzą i za chwilkę do nich przylecą takie oto nowe gatunki. Jeszcze ich nie było. Mam nadzieję, że one mogą być też tutaj, bo chciałbym je trzymać jednak w jednej zagrodzie. Zobaczymy. No one tutaj mają, że alozaur jest znielubiony. Aha, czekaj. No i co, teraz będziemy musieli to sprawdzić, czy one sobie mogą razem siedzieć, tak? Bo to właśnie nie do końca wiadomo. Być może będą się żarły. Czekajcie, które to są te nowe? CLP? Dobra, CLP będzie nowy. Nowy CLP. Szkoda, że jest noc, bo ona faktycznie jest troszeczkę ciemna. No i zaraz zobaczymy, czy one się polubią, czy nie, bo dziwny jest ten wykrzyknik.
Uh-oh. Chyba jednak będziemy musieli zrobić im nową. Dobra, musimy zrobić nową zagrodę. No właśnie, trochę dziwnie działa ta tabelka pokazująca, czy ktoś się lubi, czy się nie lubi. Bo ciężko to samemu jest ocenić. Także ja muszę zrobić nową zagrodę. Mam nadzieję, że... będę mógł mimo wszystko jakieś gatunki ze sobą łączyć. Aha, a tu jest taka... No dobra, to będziemy musieli tutaj tak trochę ciaśniej zrobić. Coś w tym rodzaju, żeby tu było na wszelki wypadek jakieś przejście. Musimy je od razu uśpić. CLP. Gdzie jest ten CLP? Jeden CLP. I drugi. Dobra. I będziemy musieli też go pewnie od razu wyleczyć, nie? Dobra. Także jedno, dobra, jeden jest uspany. A, i od razu musimy ekspedycję puścić drugą. Jeden uspany. Drugi uspany. I będziemy musieli zrobić im za chwilkę zagrodę. Od razu wysyłamy kolejną ekspedycję. No właśnie pytanie, co, może coś właśnie mniejszego. Taki Dilo może będzie mógł z nimi siedzieć, co nie? Ty jesteś zmęczony, tak? Dobra, to wyślijmy jakiegoś niezmęczonego. I teraz jeszcze z tymi pracownikami. A, bo nie mam tej placówki dla naukowców. Trudno. Tutaj szybciutko robimy jakąś bramę. Zróbmy też tą galerię. Przeprowadzimy tutaj ścieżkę. No tutaj tak trochę nie pykło, ale to nie jest istotne. No, co jest? Wciskam ten prawy i nie działa. Dobra. I teraz tak. Zobaczmy, czy oni muszą go coś tam z nim zrobić. Drugiego w sumie też mogą zbadać. Tak mi się wydaje. A my jeszcze zobaczmy, bo powinniśmy już wiedzieć, co one potrzebują. Potrzebują na pewno jakiejś tam kozy. Dwie kozy. Mam nadzieję, że nie więcej. Zaraz zobaczyłem. Może dlatego, że pauza jest. Tutaj drzewka. No co, czemu mi tych drzewek nie liczy? Dobra, jest ok. Te kozy też już policzyło. No i pytanie, czy ja go będę musiał uspać, żeby go wyleczyć, czy... czy jak to z nim będzie? Teraz tak, wykryto chorobę. No ale do, przecież wysłałem mobilną jednostkę i dlaczego oni nie sprawdzili? Aha, bo ja wysłałem, widzicie, nie tą jednostkę, co trzeba było. Także wyślemy jeszcze medyków. Drugiego nie trzeba skanować. Mamy teraz te nowe dildo. No i gdzie wrzucić te dildo, co? Ja myślę, że może do tych. Mam nadzieję, że to będzie ok. Wysyłamy nową ekspedycję od razu. Alozaur. No to z alozaurem na pewno tam nie będą... Może po tych trzech wyślemy. Tu same drapieżne, widzicie, są jednostki. Jak tam u nas z kasą? No jakby jesteśmy na takim, na zero cały czas. Bardzo mały przychód mamy. Zobaczmy, tak, tu szybko paliwo. No, widzicie? To są strasznie duże koszta na te paliwko. Dobra, i jeszcze zobaczę, co ja mam z nim zrobić. Czy ja go muszę uspać? Musimy go dostarczyć do obiektu. Dobra, czyli musimy go uspać chyba. Zaraz zobaczę. I tu widzę, że już one się nie lubią z trodonami chyba. Usypiamy ziomka. Dobra. I teraz tutaj jeszcze ta sytuacja z nielubienia mięsożercy ogólnie, tak?
No dobra, to zrobimy jakąś... No to będę musiał wszystkich uspać teraz. Wszystkie tetrodony są do uspania. Czekajcie, cztery chyba, tak? Cztery to będzie piąty. Dobra, piąty. I zdaje się, że będzie szósty. Dobra. I teraz bierzemy transport tego. Nie kliknąłem na niego? Czekajcie, chyba nie kliknąłem. Dobra. I wyleczyć go musisz ty, mimo że... Aha. Ojejku, ale bez sensu. Bez sensu, bo nie mam, widzicie, nie przypisano personelu. Transportowanie bez przydzielenia personelu do jego oznacza konieczność późniejszego przypisania. Tak, dobra, spoko. No, także musimy pamiętać i robimy szybko od razu nową zagrodę. Coś tam małego zrobimy. Czy mamy tutaj miejsce? Czy od razu robimy obok? Dobra, tutaj w sumie jest cały czas duże miejsce mimo wszystko. Myślę, że nie musimy robić takiej bardzo dużej. Tu będą same dildosy. Ok. Dobra, i od razu musimy ten transport pozałatwiać. Jeden. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, jeszcze jeden, o, no, jest. I 6. Dobra, słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, będziemy kontynuować tą misję w następnym, także zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, tutaj nam jeszcze dużo zostało w tej misji, to jest raczej już ostatnia, ale zobaczymy jeszcze, bo tutaj tak jakoś nie zapowiada się na te wodne, także do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!